Witamy, dzień dobry, dzień dobry. O, tam spał Bubba McQueen. Musimy go odkryć! O! A tu spał tata McTat. I pozdrawiamy was, słuchajcie, to jest piękne, wiecie co, życie bezdomnego jest takie piękne, bo wszędzie gdzie on jest, jest jego dom. Wystarczy namiot z Decathlonu i spać możesz absolutnie wszędzie. Bożego dnia wam życzymy, pa pa! Witamy, witamy po wyjściu z namiotu, co prawda Sylwia z nami nie spała. Antidotum numer 85. Fajne liczby już takie, no. Jak dojdziemy stówki, to słuchajcie, musimy jakąś imprezę zrobić, nie wiem co wy na to, ale... My w ogóle bardzo lubimy świętować. Tak, tak. I w ogóle będziemy jak Żydzi świętować 7 dni, to, czyli przez 7 dni nie będzie antidotum, ale jakieś małe sprawozdanie ze świętowania wtedy zrobimy. A tych świąt było sporo. No, amen. I słuchajcie, dzisiaj mamy Syracha, który, bo Syrach w ogóle jest taka część Syracha, w której on opisuje różnych wielkich ludzi tam przez kilka rozdziałów. No i w 48 wersetach od 1 do 14 łapie się Eliasz i Elizeusz. Więc dzisiaj mamy, więc słuchamy, czyli się nie czytamy dalej z Królewskich o Eliaszu, Elizeuszu, tylko czytamy z tego, z Syracha dzisiaj. No, proszę. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda, i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a złoża okrytych chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś nagane i na Chorebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów jako mściciel i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi i szczęśliwi, którzy cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne. To słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No słuchajcie, to jest takie piękne, to jest Stary Testament cały czas, to jest tam 9 wiek przed Chrystusem, czyli no prawie 3000 lat temu to jest i dwóch takich ludzi porusza się w tak wielkiej mocy. Tam Syrach w ogóle ma taki fajny odcinek w tej swojej księdze mądrości Syracha, kiedy opisuje tych właśnie różnych wielkich ludzi. On taki skrót robi, że te perełki wyciąga na wierzch i opisuje je trochę. Eliasz, Elizeusz, no to wiecie, z tych królewskich, co czytaliśmy ostatnio, to są uczniowie, znaczy uczeń, Elizeusz jest uczniem Eliasza, 6 lat gdzieś mniej więcej uczył się, chodził z Eliaszem jako swoim nauczycielem i potem on wchodzi w to obdarowanie. Pamiętacie, jak tam była ta akcja z płaszczem, jak był zabierany Eliasz do nieba? On prosił o te 2/3 twego namaszczenia, żeby to, w czym ty się poruszasz, przeszło na mnie, 2/3. I te 2/3, ja też nie wiedziałem, dopiero doczytałem, 2/3 chodzi, słuchajcie, o synostwo. Czyli jeżeli ja bym tobie przekazał 2/3 majątku, to robię cię synem i dziedzicem tego, co ja mam. Dlatego to było takie znaczące, te 2/3, że to było takie ważne, że to jest więcej niż pół, nie? Że, synostwo, ale pierworództwo, czyli dla syna pierworodnego było 2/3, nie? Ta większa część. No więc jakby Eliasz przez ten gest wskazuje, że no ty jesteś najważniejszym moim spadkobiercą, no mego namaszczenia, bo to jest to, co on posiadał. I słuchajcie, tak jakby sobie teraz myślę, że byłoby dobrze, żebyście wszyscy po prostu poczytali te księgi królewskie, tak jak to powiedzieć, w obfitości, w pełni, nie wiem jakiego słowa użyć, no całe, żebyście je poznali. Ponieważ wtedy zobaczycie naprawdę niesamowite rzeczy. Ja dzisiaj doczytałem kawałeczek o Elizeuszu, bo właśnie z Syracha mnie to dotknęło.
o tym wskrzeszeniu po śmierci. Ja nie kojarzyłem tego, nie pamiętałem, gdzie on to zrobił, nie? I tam była taka sytuacja, że oni tam walczyli z Moabitami, on już był martwy, złożony do grobu i jakiegoś człowieka wrzucili martwego też do tego grobu Elizeusza i jego kości się dotknęły. Znaczy, ten zmarły dotknął się ciała Elizeusza i został wskrzeszony i wstał ten człowiek. Taki poboczny wątek, temu są cztery wersety poświęcone. No to są takie małe, małe rzeczy, ale tego jest po prostu pełno. Co to pokazuje? Najprościej, jeżeli ja będę chodził z Bogiem, to Bóg takie rzeczy będzie robił. Tutaj chciałbym was odesłać do listu do Tymoteusza II, gdzie święty Paweł mówi, albo nie, może być 1 Koryntian, tak, to do 1 Koryntian 4,20, hasło strefy mocy. Królestwo Boże przejawia się nie w słowie, lecz w mocy. Nie w słowie, lecz w mocy. I Eliasz i Elizeusz pokazują tą moc Bożą w swoim życiu. Ludzie są całkowicie poddani Bogu i też zależni od Boga i to tam w tym życiu ich widać. I widzę po sobie, że to, co jest najtrudniejsze dla człowieka, to jest pozbyć się swojego ja i oddać Bogu. Zobaczcie, ci, co przeżywają seminarium, wczoraj był ten dzień oddawania życia Jezusowi. Ja ciągle na nowo widzę, ile jeszcze trzeba oddać Jezusowi. Ja już 28 lat chodzę za Bogu, że po prostu to nie jest łatwe, tą kierownicę swojego życia po prostu przekazać. Jezu, masz to, ty tutaj całkowicie prowadź. Bo czasami nam rozsądek podpowiada coś innego. Nasza głowa chce coś innego robić. Nasz rozum, nasza logika, nasza wiedza, którą mamy, nie? To jest takie, to jest trudne zmaganie, naprawdę trudne, ale trzeba pamiętać o tym, że jest duch. To jest duch, dusza i ciało. I teraz my jesteśmy cieleśni w tym. W najlepszym układzie jesteśmy zmysłowi, w sensie umysłu, myśli. Ale my mamy być duchowym stworzeniem. Czyli to duch ma przejąć kontrolę nad umysłem i ma przejąć kontrolę nad ciałem. No i Eliasz i Elizeusz są tymi, którym się to udało. Elizeusz się uczył od Eliasza. Dlatego tak pięknie Syrach wychwala tych ludzi. No piękne to jest. Został napełniony Jego duchem. Tak jest o Elizeuszu. Proś Boga, byś był napełniony duchem. Może masz jakiegoś swojego ulubionego świętego, czy ulubionego apostoła, czy jakiegoś bohatera biblijnego, nie? No w sumie o bohaterem biblijnym może być Jezus Chrystus wtedy, jakby zawsze prosił, by być wypełniony Jego duchem, no to lepiej być nie może. No. Ale nie bój się wielkich rzeczy. Zobacz, jak Elizeusz wczoraj wychodził i dostał ten płaszcz, on mówi, ja też muszę walnąć sobie o tą wodę. Nie zadziałało. Gdzież jest Bóg Eliasza? Jeszcze raz walnął. Zadziałało. Wody się rozeszły, nie? Więc oczekuj wiele. Przeczytałeś coś, dotknęło cię, idź rób to samo. Zachęcam cię do tego. Też dzisiaj odsyłam was, jak chcecie zobaczyć wielkość Boga, w piękne świadectwo dzisiaj powinno być na Facebooku wklejone kobiety, która w Gdyni tak sobie wstała z kanapy, przyszła na strefę mocy, usłyszała, że Bóg usuwa chłoniaka i właśnie chłoniak z jej ciała został usunięty. I pisze to po ponad roku i cały czas jest uzdrowiona. To jest ciągłe uzdrowienie. Bóg działa. Amen. Chwała Panu. Psalm dzisiaj. Piękny psalm 97. Sylwia już zasypia. W południe jest gorąco, powiem wam, i się jakoś spać chce. Szczególnie za wcześnie nie poszliśmy dzisiaj spać. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Pan króluje, wesel się ziemią. Radujcie się liczne wyspy. Obłoki ciemność wokół Niego. Prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Przed Jego obliczem idzie ogień i dookoła pożera Jego nieprzyjaciół. Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, a ziemia drży na ten widok. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana. Przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami. Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają. Chwała Panu. No, jak to zazwyczaj jest, psalm jest też połączony z czytaniami, więc to jest psalm dla mnie, widzę tutaj Boga potężnego. To jest ogrom potęgi Bożej, która przejawiała się w życiu Eliasza i w życiu Elizeusza,
Bóg tak ich wyposażył, Bóg tak ich wypełnił swoją chwałą, swoją mocą, że oni mogli robić tak wielkie rzeczy, tak wielkie cuda, i one działy się po śmierci Elizeusza, no bo Eliasz nie umarł, tak? On został wzięty, on w ogóle spektakularnie opuścił ziemię. Opuścił ziemię dla mnie, to jest coś niesamowitego. No ale jeżeli ja patrzę w takim psalmie na Boga takiego, który, przed którym góry topnieją jak wosk, to jak wielki jest właśnie ten jeden, jedyny Bóg. Jak on jest wielki i potężny, jaką on ma moc, jaką on ma potęgę, jaki on ma zakres swojej, na zasadzie zakres to tutaj nie pasuje, rozległa, jak wielka jest potęga, nieskończona jest potęga Boga w tym, co może uczynić, czego jeszcze nie widziały nawet nasze oczy, czego nie słyszały jeszcze nawet nasze uszy, bo to mówi też Słowo Boże w drugim liście do Koryntian. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. No i to, co dla mnie jest w Eliaszu, w Eliseuszu, to jest miłość Boga, to jest też ta świętość, za którą oni poszli. Oni zostawili swoją doczesność, a weszli na drogę świętości. I tak samo też jak Elizeusz zostawił te 12 par wołów, dla mnie to jest takie niesamowite, bo mieć 12 par wołów na tamte czasy to jest duże bogactwo. To nie jest takie nic mieć 12 par wołów. I on to zostawia, a to są tylko woły do tej pracy, a co ma resztę, gdzie jest ta jego reszta, więc to on nie był jakimś biednym człowiekiem, a zostawił to i poszedł na tą drogę duchową. I to jest dla mnie takie właśnie niesamowite, że też szukam w sobie tych przestrzeni, gdzie, tak jak mówię, ostatnia zwrotka psalmu, gdzie jeszcze są jakieś posągi w moim życiu, gdzie są jeszcze jakieś bożki w moim życiu, gdzie są miejsca, które nie oddają Bogu chwały, czy w moim myśleniu, czy może to jest coś w mojej mowie, czy może to jest coś w moim wzroku, w moim patrzeniu, że jeszcze patrzę na coś ziemskiego, co ma się stać celem mojego życia. Celem życia, nie to, że ja czegoś potrzebuję do mojego życia, bo to trzeba też rozgraniczyć, coś, co jest mi potrzebne, tylko coś, co jest moją tylko zachcianką, tak? Ale staje się to takim celem, do którego dążę. I pamiętam, kiedyś miałam taki cel w swoim życiu, żeby kiedyś kupić buty z takiej firmy Wenecja. To w ogóle było moje wielkie marzenie. One są takie piękne, włoskie, no taki styl włoski. W ogóle kocham Włochy, wszystko co jest włoskie, kocham. I tak się kiedyś na tym tak skupiłam, że to był taki cel, że ja po prostu z każdej pracy będę odkładać pieniądze na te buty, bo są strasznie drogie. I po prostu któregoś dnia po prostu Bóg postawił mnie, postawił, znaczy siebie, jego propozycje, jego plany i te buty. No i dla mnie było oczywiste to, że wybieram Boga i porzuciłam kompletnie te buty. To jest w ogóle takie piękne, bo ja się na nich bardzo też skupiałam. I chodzi o to, że czasem tym posągiem, bożkiem, to nie chodzi o to, że on ci wszystko przysłania i że ty go bardzo wyraźnie widzisz. Czasem może właśnie to być coś, czego trzeba poszukać, żeby być tym oczyszczonym człowiekiem, żyć w tej świętości. I tak jak teraz czytam Księgę Kapłańską, Bóg tam powiedział co najmniej 6 razy, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, czyli coś jest ważnego w tej świętości. I że Bóg właśnie też, tam też mówi, ja Pan was będę uświęcać. I też tego doświadczył Elizeusz, też tego doświadczył Eliasz, jak Bóg ich uświęcił. Też widzę tą potęgę Boga w tym tym właśnie psalmie, Boga, który króluje, Boga, który zasiada na tronie, Boga, przed jego obliczem idzie ogień. I co się dzieje? I ten ogień pożera też jego nieprzyjaciół. I tego doświadczył Eliasz, tego doświadczył Elizeusz, nawet właśnie fizycznie, bo ten ogień zstępował. 3 razy jest napisane w Słowie, w tym czytaniu pierwszym, 3 razy. A też jego słowo płonęło jak pochodnia, czyli to był też ogień, czyli to słowo zapalało. Więc no, ja chcę też takiego ognia. Ja kiedyś poprosiłam Boga o tego ducha, o ducha Eliasza, poprosiłam Boga o te 2/3 części, bo sobie tak myślę, skoro
Eliasz dał to Elizeuszowi, Elizeusz zmarł. Nie jest napisane w Słowie Bożym, że komuś to przekazał, więc jak to ja wykorzystałam sytuację i poprosiłam o tego, właśnie o ducha Eliasza. No, szukam tego ducha w sobie. Jeszcze wiele z takich rzeczy, na przykład mam doświadczenie na razie z burzami, tak, że modlę się i te chmury się rozchodzą. I w sobotę też świętowaliśmy zakończenie, bo my właśnie lubimy świętować, więc było zakończenie roku szkolnego u nas w domu. I nachodziły chmury i grzmiało i już po prostu ta chmura była w połowie naszej działki. I ja mówię, nie no, w imię Jezusa, wynoście się te chmury, bo my tu świętujemy, musimy dokończyć to świętowanie. Szczególnie, że zapowiadał Cię pogoda, a deszcze i burze u nas. Tak, no. I te grzmoty już były. I wiecie, i wygoniła mnie do Sędziszowa. Pozdrawiam wszystkich z Sędziszowa. To przez nas będzie się burza. Ale to było takie po prostu niesamowite. I czy pranie stawiam, czy coś. I to się gdzieś to poddaje. Ja wierzę, że to jest część tego ducha Eliasza. Ale skoro też jest to właśnie to, co Witek powiedział, że to jest to też synostwo, a Bóg w tym psalmie dla mnie też jest tym, który jest blisko człowieka, bo dookoła pożera jego nieprzyjaciół, więc kto jest też moim nieprzyjacielem, jest też nieprzyjacielem Boga. I Bóg się już troszczy o to, jak postąpić z moimi nieprzyjaciółmi. Ja nie chcę z nimi postępować według swojego myślenia, który właśnie też jeszcze w wielu miejscach nie jest odnowiony, bo mogłabym postąpić źle i też popaść w grzech. Ale to też widzę w tym psalmie, mi pokazuje dzisiaj słowo, że to Bóg się rozprawia też z moimi nieprzyjaciółmi, bo jeżeli ja jestem Jego córką, Ty jesteś Jego córką, Ty jesteś Jego synem, mamy to synostwo przez Jezusa Chrystusa, to też, jeżeli ktoś jest Twoim nieprzyjacielem, to też jest nieprzyjacielem Boga. I to jest niesamowite, że Bóg sam się rozprawia z naszymi nieprzyjaciółmi. Ja to też dzisiaj biorę dla siebie i nie chcę się rozprawiać z tymi, którzy są przeciwko mnie, którzy są moimi przyjaciółmi. Niech Bóg tego dokonuje, bo On jest sprawiedliwy. Ja nie jestem sprawiedliwa. Ja nie jestem obiektywna. Nie, Bóg wie więcej. Bóg jest mądry. I niech On się rozprawia z moimi nieprzyjaciółmi. A finał jest taki, że wszyscy oddadzą chwałę Bogu. Nawet te bożki. Chwałę Bogu i to jest dla mnie takie cudowne, więc już się nie chcę na nich skupiać, tylko na tej świętości, na mojej świętości, na mojej relacji z Bogiem i na tym napełnianiu się Jego obecnością we mnie. Amen. Amen. Trzeba wskoczyć kończąc do aklamacji. Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym wołamy Abba Ojcze. No więc właśnie, Elizeusz to pokazał nam, tak, jest przybranym synem Eliasza. Ty jesteś dzisiaj przybranym synem, przybraną córką Chrystusa. A z drugiej strony wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi. Tak, poprzez tą decyzję właśnie wchodzimy w ten lud Boży wybrany. A skoro wybrany, to też strzeżony. I naprawdę większość tego zła, którego doświadczacie w życiu, nie mówię o prześladowaniu z Ewangelii, tylko większość tych innych rzeczy, chorób, nieszczęścia, biedy, czegoś tam jeszcze, nie wiem, jak Twoje życie wygląda, to jest konsekwencja niechodzenia w synostwie Bożym. Naprawdę. Naprawdę to jest to. Czyli chcę Wam jeszcze raz powiedzieć, Bóg tego nie chce dla Ciebie. Bóg tego nie chce dla Ciebie. Też czytałem jakieś świadectwo dzisiaj chyba rano. Jakaś kobieta pisała, że ona odkryła, że jest dziedziczką Boga, nie? I że Bóg nie chce dla niej zła. Odkryła, bo nie wiedziała tego wcześniej. I chwała Panu. I słuchajcie, no i super, czy jest modlitwa pańska, mamy z Mateusza 6 rozdział, czy to jest dalej kazanie na górze. No i teraz zobaczcie, no co mówi Jezus, zweryfikuj to ze swoim życiem, nie? Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Czujcie to? Nie bądźcie podobni do nich. Czyli Jezus mówi receptę, nie wielomóstwo. To nie chodzi o to, żeby wiele gadać. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Ja się z tym zgadzam i widzę, że zaskakuje nas. Nawet dzisiaj rano jeszcze sobie mówię, że to jest takie cudowne, jak Bóg nam
wyprzedza nasze potrzeby, że daje nam ludzi, którzy są rozwiązaniem jakichś problemów, daje nam ludzi, którzy pomogą, daje nam ludzi, którzy wspomogą, którzy powiedzą dobre słowo, którzy zatroszczą się o dom, o samochody, o po prostu wszystko. No, ja nie umiem wyjść z podziwu nad Bogiem cały czas, nie? No ja 2 dni temu myślałam o tym, że patrzyłam tak na Samuela, który już urósł i... Bo sobie mowę trochę blokujesz. Aha. Urósł, ja mówię, jejku, jakie on ma krótkie te wszystkie spodnie, że tak... Mówię, kurczę, brakuje nam już rzeczy dla niego, bo wyrasta. No i dzisiaj rano zostaliśmy po prostu bez... Po prostu tylko powiedziałam o tym Panu Bogu, taką wolną myśl rzuciłam w niebo. Że mówię, no popatrz Panie, no tak rośnie ten Samuel, a tu nie mam dla niego rzeczy. I po prostu dzisiaj zostaliśmy zawaleni rzeczami. I ja dziękuję tej osobie, która dzisiaj nam tak pobłogosławiła. Taka wielka paczka przyszła, słuchajcie. Wielka paczka przyszła. To 20 kilo. Samych ubrań dla Samuela. Z butami, korkami, trampkami. I to jeszcze on mówi, wow, chciałem trampki. Nie wyciąga trampki. Wow, chciałem trampki. Za chwilę. 3 dni temu chyba właśnie, czy tam kilka dni temu mierzył trampki. Ja mówię, ale Samuel, nie kupimy jeszcze tych trampki. Jeszcze masz tamte Adidasy, dochodzisz. No, taki wyszedł niepocieszony, ale ja mówię, słuchaj, pomódlmy się o to, jeszcze w sklepie mu mówiłam, ja mówię, Samuel, poproś Boga o te trampki. I pomodliliśmy się o te trampki i dzisiaj przyszły te trampki. I jeszcze nie szuka tylko trampki, dalej, bo szuka i dalej. Mówi, mamo, ale jeszcze nie mam korków. Ja mówię, poproś Jezusa o te korki. I dzisiaj w tej paczce też były korki i jeszcze były 3 pary innych butów. I nikomu tego nie nagrywał w internecie, żeby powiedzieć, żeby ktoś wiedział, znał jego potrzeby, nie? Nie, to była tylko rozmowa taka między nami. No. I no bo też chcemy uczyć nasze dzieci, że takiego podejścia właśnie do Boga, że jeżeli coś masz mieć, to Bóg ci to daje, jeżeli to jest ci potrzebne, nie? Żeby nie było to zachcianką, więc jakby cudownie, no Bóg jest cudowny. Słuchajcie, muszę przerwać, bo nam się kończy czas, więc oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. No i tu jest, widzicie, ojciec wie, czego wam potrzeba, zanim go poprosicie. No i to jest piękne. I teraz mówi Jezus bardzo prosto, wy zatem tak się módlcie. Masz całą akcję, wszystko, co masz powiedzieć. Ojcze nasz, czyli Abba Ojcze, tak, tatusiu, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak w niebie. Czujesz? Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. W niebie nie ma chorób, czemu ma się tu Jego wola nie spełniać? Nasza wiara często ogranicza. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj, w jakikolwiek sposób. Może być przez rząd, tak jak teraz. Nie? Daj nam dzisiaj, przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. No i to, co często mówię, no w tej modlitwie masz podane 6 razy przebaczenie. 6 razy. No to słuchaj, to jest naprawdę, to są 3 zdania opisujące z przecinkami kwestie przebaczenia i nieprzebaczenia. 6-krotnie, to rozumiesz? Pokazuje. To jest to, co nie pozwala postąpić dalej, jeżeli masz jeszcze w sobie nieprzebaczenie. No i amen. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty chcesz nam powiedzieć, że wszystko jest proste w Tobie, a my lubimy to komplikować, lubimy zasługiwać, lubimy robić coś, żeby Ci pokazać, że jest inaczej. Udowadniać, oszukiwać, Panie, jakoś tam przed Tobą, zgrywać kogoś, kim nie jesteśmy. Ja Ci dziękuję, że jestem sobą, nawet jak siorbię. Ja tego nie lubię, Panie. Ja tego nie lubię, siorbanie. Jak piję gorącą kawę, to siorbię. O nie. I czasem laskam, taki jest, widzicie. A co? No, Panie, ale ja Ci dziękuję za moją żonę, która nie wszystko we mnie lubi, ale Boże, dziękuję, że Ty we mnie wszystko lubisz. Dziękuję Ci. I kochasz to nawet słabe strony we mnie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję za każdego z nas. Dziękuję za moją żonę, której też nie wszystko lubię, ale niektóre rzeczy bardzo lubię. Jedno połączenie. Panie, i bądź Panie błogosławiony, uwielbiony, wywyższony. Oddajemy Tobie chwałę. No i co, pomodlimy się dzisiaj tak jak mówisz, tatusiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. Tam jeszcze jest nie za pokuszenie, my to mamy, a tam w oryginale było nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, no tak powinno być. Jestem za tym, żeby episkopat to zmienił, bo jak ktoś się zanurzy w to, co mówi, no to mówimy trochę bezsensowną rzecz, bo Bóg nas nie wodzi na pokuszenie, tylko nasza pożądliwość nas nęci, a ten, kto stoi za pożądliwością, to diabeł. To macie w pierwszym rozdziale, chciałem powiedzieć diabelsa, w pierwszym rozdziale Jakuba. Możecie sobie przeczytać, nawet teraz, zaraz to przeczytajcie. Kochani, jeszcze chciałam wam, gdyby ktoś z was gdzieś miał dostęp do takiej książki, Rozdarta zasłona, to jest Gulszan Ester. Gulszan Ester, Rozdarta zasłona. To jest dziewczyna, która była córką imama i stała się chrześcijanką. To była długa droga, ale jaka piękna, jakie to jest przepiękne świadectwo. To, co mnie bardzo dotknęło, cała książka jest dla mnie cudowna, natomiast co najbardziej przeniknęło moje serce, to to, jak ona odkryła modlitwę Ojcze Nasz. To my, katolicy, którzy odmawiamy to być może codziennie, kilka razy dziennie, jeżeli zmawiamy cały różaniec, jeżeli jesteśmy codziennie na Eucharystii, jeżeli w modlitwie porannej jest to Ojcze Nasz, więc nawet może kilka razy dziennie, ale to, jak ta kobieta odkryła, jaką moc, jaką głębię, jaką wielkość, jaką przestrzeń ma modlitwa Ojcze Nasz, to jest dla mnie najpiękniejsze świadectwo, jakie słyszałam o modlitwie Ojcze Nasz. Najpiękniejsze. Więc warto przeczytać. Jeżeli gdzieś będziecie mieć dostęp, to warto pożyczyć sobie od kogoś, czy może gdzieś w jakiejś bibliotece. Niekoniecznie trzeba to kupować, ale gdyby wam kiedyś gdzieś tam się nasunęła, no to polecamy wam tę książkę, bo piękne świadectwo takiej drogi do życia z Bogiem. Ile ona musiała przejść, naprawdę. Bo raz doświadczyła Jezusa i poszła za tym. Niesamowite, naprawdę polecamy wam. Rozdarta zasłona, Gulszan Ester. Amen. Amen. To co? Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. A jeszcze prośba, żebyście się pomodlili o ten lukr, co wczoraj mówiłem. No bo teraz trzeba, wiecie, żeby to rzeczywiście w tych przepisach się wszystko zmieściło, żeby nam się udało. To wtedy damy wam znać. No byłoby super, gdyby tam było to zakończenie seminarium. No i co? Do zobaczenia z Bogiem. Pa, pa. Bożego dnia. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,